Stało się już tradycją, że przedszkole numer 181 każdego roku na przełomie października i listopada organizuje bal jesienny. Tego roku nie mogło być inaczej i 28 października w przedszkolu znajdującym się na Osiedlu Zwycięstwa odbył się specjalny bal dla przedszkolaków. Były kolorowe stroje, wesołe piosenki, układy choreograficzne, a także specjalne konkursy. Wszystko oczywiście związane z jesienną tematyką. W naszym przedszkolu bal jesienny, ponieważ mamy w pełni jesień, poprosiliśmy dzieci o przygotowanie jesiennych strojów i dzieci dzisiaj bawią się przy jesiennych piosenkach. To bal jesienny. Dzieci tańczą przy różnych piosenkach, a także biorą udział w różnych konkursach, które tutaj zaproponuje nam zaproszony wodzirej. Bal jesienny dla przedszkolaków był bardzo wyjątkowym wydarzeniem. Przygotowania do tego specjalnego balu trwały kilka dni. Dzieci wspólnie z rodzicami przygotowały stroje jesienne, czyli mamy wykorzystane liście, kasztany i różne inne dary jesieni. I dzieci dzisiaj właśnie w tych pięknych, wspólnie z rodzicami przygotowanych strojach bawią się przy muzyce. Jest to dla nas wielka radość, wielka przyjemność dla dzieci być przebranym, tańczyć razem z miłym panem wodzirejem i po prostu jest pięknie, jesiennie i kolorowo. Dzieci się przygotowywały już od dłuższego czasu. Wykonywaliśmy różne prace plastyczne, chodziliśmy, podziwialiśmy jesień, ale bezpośrednio stroje przygotowywali rodzice. Także tutaj wielki ukłon i podziękowanie dla rodziców, dlatego że to są wszystko i po prostu piękne, piękne dzieła. Dzieci wraz z rodzicami przygotowując się do balu i tworząc wymyślne stroje wykazali się niezwykłą pomysłowością. Jesień tego dnia opanowała przedszkole numer 181. Dzieci są przebrane za panią jesień, za pana jesień, za różnego rodzaju zwierzątka. Są również motywy owocowe, grzyby są bardzo popularne, zwłaszcza te trujące. Dzieci dzisiaj miały pokaz mody, każdy miał zaprezentować swój strój. Potem dzieci zgadywały, kto jest za kogo przebrany. No a teraz, jak widać, dzieci się po prostu bawią przy piosenkach o tematyce jesiennej. Nawet takie dzieci tak w takim wieku potrafią się już bawić? Tak, bardzo, bardzo. I czekają na to z dużym zaniepokojeniem, z niecierpliwością. Dzisiaj już od rana po prostu im się oczka świeciły i są po prostu bardzo szczęśliwe, gdy takie bale są organizowane. Spytaliśmy także uczestników czwartkowego jesiennego balu m.in. o to, za co tego dnia się przebrali. Jest bal jesienny i wszyscy są przebrani. A właśnie, a ty za co jesteś przebrany? Za czarownika. Kolega jeden to przebrał się za grzybkowego, liściowego. Aha, za takiego stwora trochę grzybkowego i liściowego, tak? A który strój jest lepszy, twój czy kolegi? Oba. To opowiedz nam, za co się dzisiaj przebrałeś? Strój na grzybka, a koronę jesienną, liściową. A ogólnie podoba się tobie dzień dzisiejszy w przedszkolu? A dlaczego cię podoba tobie? Bo dzisiaj jest bal jesienny. Aha. I na takim balu co można robić? Tańczyć. I tańczysz? Bawisz się bardzo dobrze na tym balu? Tak. Jakie tutaj takie zabawy zostały przygotowane? Znasz może piosenki? Możesz wymienić je? Zielonogórek, Ciuchcia. Kolejny bal jesienny w przedszkolu numer 181 znajdującym się na Osiedlu Zwycięstwa już za rok.